Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Dzisiaj odbieramy sobie nagrody za, no najprawdopodobniej rangę drugą za Food Champions, no ale jak pewnie domyślacie, trzeba najpierw tą rangę dograć. Bilansik mam najgorszy w FIFA 22, bo jest to kurczę pieczone 11-5 chyba, także no jak na mnie to słabo, bo zazwyczaj robiłem 12-3, 12-4, nie? No teraz jest 11-5. Od razu po Food Champions chcę się pożegnać z Ricardo Kaką, ponieważ nagrywam to jeszcze przed 19. Wydaje mi się, że o 19 wyjdą ekrany ładowania, jeżeli chodzi o icon swapy. W związku z czym być może jest taka szansa, nie jestem pewny, bo nie pamiętam jak to było rok temu, ale wydaje mi się, że ceny ikon mogą troszeczkę spaść, dlatego chciałbym się pozbyć kaki przed 19. Ten odcinek też podzielę na dwie części, ponieważ wydaje mi się też, że dzisiaj o 19, znaczy w niedzielę o 19 wychodzi mini release, czyli będzie 3 piłkarzy więcej do trafienia. Oczywiście są małe szanse na trafienie czegoś, ale zawsze są jakieś większe wtedy. Składzik się nie zmienia, no składzik fajny całkiem, chociaż najgorszy bilans nim, no to nie jest dobry znak. To zobaczmy, jakim składem dysponuje nasz rywal. Taki średni, mocno średni składnik, no jest tylko ten ulepszony Fekir i tyle. Może Wina będzie oddawał? Nie wiem, zobaczymy, a może będzie to najtrudniejszy meczik w tej lidze weekendowej, która i tak jest dla mnie strasznie trudna, szczerze mówiąc. No to zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy. Jedno zwycięstwo, jesteśmy w domu, nie? Oj, pięknie, Bedi Pele, natomiast Kyle Walker jednak. I Ricardo, o Jezu, Kaka, co to było za przyjęcie, co to było za gówno, Boże, Kaka. Troszeczkę mnie rozczarował, spodziewałem się, że będzie większym game changerem, no natomiast zwinność, szybkość, to leży, no i no nie grało mi się dobrze tą kartą, znaczy karta 600 tysięcy kosztuje, więc no coś tam robiła, coś tam kiwała, coś tam strzelała, ale nie dawała mi tyle fanu z gry, co myślałem, że będzie mi dawał Ricardo. Kaka. O Jezus. Myślałem, znaczy fan z gry. Fan z gry to też wyniki w grze. Gościu potrafił przejść 3, ale nie potrafił gola strzelić na przykład. Być może to dlatego, że zmieniłem mu z myśliwego, no ale kurczę, no i tak ma dobre te strzały jak na SPO i w ogóle. No nie wiem, szczerze, spodziewałem się więcej po prostu. Nie dostałem tego, czego oczekiwałem. Kaka, no właśnie, to jest właśnie kaka, dostaje piłę na 5 metr i nie potrafi jej skończyć, no to jest właśnie Ricardo, kurczę, kaka, no. Aj, no brakuje mi wykończenia u niego, zdecydowanie. Brakuje mi tempa, wykończenia i dryblingu, czyli coś, no ważnego, nie? Karny? Nic? Wow! Ej, nie było karnego, wydawało mi się, że na was wleciał mu jednak w nogi. No ale kurczę, no jest przewaga, pora ją jakby jeszcze bardziej uwidocznić jakimś golem, bo no przewaga jest. O Jezus. Szczerze, ta liga weekendowa należy do mojej najgorszej ligi weekendowej, jeżeli chodzi o podania. Totalnie mi nie siedzą, żadne podania mi nie leżą. I Kaka gol! Boże, żegna się w stylu Ricardo Kaka, no żegna się z moim zespołem. W dobrym stylu strzela gola, chociaż już miał dwie takie sytuacje, że no powiem tak, nie jest to karta, za którą będę tęsknił, nie? Ale chociaż już go trochę znam, wiem jak wygląda, wiem jaką ma sylwetkę. Także jeżeli może jakiś Prime Optimus wpadnie, to będziemy testować. Właśnie Kaka jest takim średnim zawodnikiem we wszystkim. O, to jest dobre. Jest średni w dryblingu, średni w strzałach i średni w podaniach, serio. Średni we wszystkim, średnie tempo. I ty, no nie wiem, średnia sylwetka. Kaka mid. Jest we wszystkim średni. Trzeba strzelić drugą bramkę, bo mam tę okazję, mam, ale jakoś się zaczynam bawić. No trzeba strzelić tego gola i trochę domknąć to spotkanie, bo jednak 2-0 to nie to samo. O kurde, co 1-0. Aj, połowa już, kurczę. Ej, szybko to minęło, strasznie szybko. No jeden gol i to kaki, ale taki wiecie. No. Nic specjalnego, głośny strzał na bramkę nie oddał, czyli duża przewaga. Ostatnio w ogóle jak zostawiłem paczkę z Team of the Week, no to ją niechcąco otworzyłem. Mam nadzieję, że teraz się poprawię i nie otworzę tej paczki. O, czyżby pierwszy strzał na bramkę przeciwnika się szykował? Spalony, dobrze, ale coś z internetem. Choinka na blacie się pojawiła, niedobrze. Dawid Neres. Kaka i Vinicius i 2-0, Kaka gol i asysta, czyli no co, no pożegnanie w stylu, no inaczej tego ująć nie można, natomiast chyba gościu jeszcze troszeczkę pogra ze mną. I jazda, Vinicius, Kimpembe. Ciągle bez strzału na bramkę przeciwnika,
ale by były jaja, jakby gościu przez cały mecz nie oddał strzału, nie? I kaka. Kaka. Kaka, o Jezus. No, powiem wam, że chłop w tym ostatnim spotkaniu się odpalił jak 150, nie? Takich goli on nie strzelał, próbowałem finezek różnych i dopiero w meczu pożegnalnym gościu załadował gola. Niesamowite, niesamowite. Natomiast to był ostatni meczek kaki, ponieważ zostały mi 3 mecze, punkty mam, no prawie wbite, muszę tylko te 3 mecze poddać. I będziemy się żegnać z Ricardo kaką. Albo w sumie nawet wiecie, teraz się pożegnamy, bo ja już tym składem nie będę grał. Zerknijmy jeszcze na jego statystyki. Jakie chłop miał statystyki? 16 meczy, 10 bramek i 10 asyst. Statystyki dobre, jednakże podtrzymuję swoje zdanie. Kaka jest średni, kaka mid, to jest ważne. Jest średni we wszystkim i mi dał bardzo mało fanu z gry. Także biorąc pod uwagę fan z gry, statystyki, gole, taką pewność w sobie, no to takie 6 na 10 by było. I teraz pytanie, ile na kace straciłem? Okej. 611 ciągle go nie ma, 620 nie ma, 630 nie ma. Coś źle ustawiłem? Dobra, już jest. 650? To wystawmy za 635, żeby strzec w miarę szybko. Co wy na to? 635 to i tak jest na minus, ale nie aż taki duży. Albo 636. I to jest cena, za którą wystawiam Ricardo Kakę. I poszedł. Dziękujemy, Kakę. Dziękujemy, to była fajna, lecz krótka przygoda. Ale może jeszcze do ciebie wrócimy w jakiejś ciekawszej wersji typu Optimus, który pamiętam, że miał na karcie chyba 97 tempa, coś takiego. I oddajemy ostatniego winka. Ukochane nagrody znowu tu są. Druga ranga, przez chwilę zwątpiłem w tej lidze weekendowej, że ją zdobędę, bo naprawdę miałem chyba 3 porażki z rzędu albo 2. No i tu już było naprawdę dużo, gdzie normalnie mam 3 porażki w ciągu całej ligi weekendowej. No tak jak mówiłem, otwieramy najpierw piki, potem dogram jeszcze paczkę, mega paczkę i paczkę za 100k oraz content, który pojawi się o godzinie 19. 60 tysięcy, 3 piki, zobaczmy po prostu, zobaczmy, nawet szczerze, zobaczmy sobie Team of the Week, bo szczerze mówiąc nie wiem jakie jest, już nie pamiętam, totalnie pamiętam kto tam jest, wiem, że jest Coman, bo go trafiłem i to jest tyle. I ej, Bernardo Silva, to by była fajna karta jako zmiennik, Lukajowicz, no mógłby być, ale rzeczywiście słabe, no obym się nie, obym niechcący nie otworzył tej paczki z Team of the Week, bo nie chciałbym jednak na to otwierać. Zobaczymy jakie wyjdzie oczywiście w środę, może jakieś ciekawsze, może nie. W każdym razie zobaczmy, no... Najfajniejszy by był Bernardo Silva. Czy go trafimy? Zobaczmy. 5 player pików. Znaczy 3 player piki. Okej, jest Bastoni 86. To jest dobry traf, naprawdę okej. Pod przepałkę, cokolwiek, naprawdę git. Pod słapy, które wyjdą zaraz, też jest naprawdę super. Kolejny piczek i uwaga. Terrier, Grifo. A jeszcze mamy tutaj, widzę, paczkę z podglądem. To sobie zobaczmy, może akurat coś ciekawego tutaj wpadnie. I uwaga. Niestety, nie tym razem jeszcze. Dobra, to w takim razie widzimy się już w drugiej części odcineczka o godzinie 19. Za chwilkę godzina 19, więc pora wyłonić traf tygodnia z Discorda. W tym tygodniu trafem tygodnia jest Ronaldinho, którego wypakował Bartek z paczki z ikoną. Brawo. Traf około miliona, także bił na głowę wszystkie inne trafy. Jeżeli ty chciałbyś się znaleźć w trafie tygodnia, to podsyłaj swoje trafy na Discordzie. Na Discordzie w czacie traf tygodnia. Zapraszam, link w opisie, pierwszy link to jest do Discorda. Ja tam się udzielam, jeżeli chcesz porozmawiać ze mną, to zapraszam cię właśnie na Discorda. Godzina 19 w grze, więc zobaczmy, co tu dzisiaj EA nam przygotowało. Zobaczmy, czy coś ciekawego tutaj dali. El Clasico paczuszka, także ją sobie zrobimy. Paczuszka z ikoną, ludzie, paczuszka z ikoną. A więc nie ma innego wyjścia. 100 łapeczek w górę i już jutro pojawia się paczuszka z ikoną na kanale. No kurczę, fajowsko, serio. Podstawowa lub pośrednia to może być naprawdę gruba paczka. Czy jeszcze mini release mamy? Czy mamy mini release? Chyba nie. A w zadaniach może coś? Wątpię szczerze, jeżeli chodzi o zadania. No nie ma. Może jakieś paczuszki z podglądem? Jeszcze trzeba zobaczyć, czy są ekrany ładowania, jeżeli chodzi o... o co? No oczywiście o swapy. Także zobaczmy. No ładuj się, gro, ładuj się. I uwaga, czy będą icon swapy już jutro?
Oj, na razie bez ekranów, no ale ekrany mogą się jeszcze pojawić, jak to EA lubi się spóźniać. Mini release chyba też nie było, bo to są ciągle te same karty. No dobra, ale na tą paczkę z ikoną też trzeba troszeczkę zarobić, także zobaczmy. Mega paczuszka, zacznijmy od mega paczki. Czy coś trafimy w tej paczce? Zobaczmy. Zobaczmy. I uwaga, uwaga, czy będzie walkout, ekrany, cokolwiek. Ekrany, okej, okay. Zadowala mnie to. Anglia, prawy obrońca, czy to jest... To nigdy nie może być Walker, to jest Trippier 84, którego zapewne przepalimy właśnie w paczce o ikonę, jeżeli oczywiście wbijecie te 100 lajków. W środku Matip, Kramaric, okej, okay. Cień jakiś, katalizator, okej, okay. To Quixel oczywiście. No dobra, to zobaczmy w takim razie pakę za 100 tysięcy, no jakby tutaj coś było fajnego, może jakaś ikona, Jezu, to by było dobre, ikona, może, no, może karta z nowego eventu, zobaczmy, paka za 100k. Poleciała. Czy coś tutaj wpadnie? Czy będą ekrany? Walkout! Jest walkout, ale jakiś nie. Nie wiadomo jaki. Jest to Chiellini 86. Także szczerze, no przyzwoicie, przyzwoicie. Dobrze, żeby walkaucik, bo często nie ma tego walkoutu. W środku jeszcze może być jakiś informik, nie pogardziłbym. Patrick Schick, dzień dobry, Quixel od razu. No i tyle, tyle. No niestety, Patrick Schick tylko z Chiellinim i jakaś i licić oczywiście, no i Brandt. Takie o nagrody, trochę coś tam przyniosły, troszeczkę nie przyniosły, ważne żeby jutrzejsza paczka z ikoną coś przyniosła. O Jezu, SBC o ikonę Vieiry, ja pierdzielę! I Roy Keane, no dobra tam, Jezu, ja pierdzielę Vieira! 8-3, 8-4, 8-6, 8-6, 8-7, 8-8, Jezu, no wiadomo to jest Vieira, dużo warta karta, myślę, że SBC 1 200 000, coś około. No ale to jest Patryk Vieira, nie? Dobra, SBC wykonane, kupione Izak i ten lewy obrońca i to w sumie by było tyle. Także zobaczmy, czy potężna paczka El Clasico mi coś przyniesie. 4 zł, 8-1 plus, zobaczmy. Po prostu zobaczmy. Czy będzie walkout, ekrany, cokolwiek. Inform, okej, okay, bardzo dobrze, Hiszpania, lewy obrońca, nie wiem kto to jest. Alex, ej, dobre staty, znaczy dobre tempo, to wystarczy chyba. W środku jeszcze coś może być, chyba jakieś ekraniki, coś, no niestety, nie, ale jest to paczka wymienna, ale on coś kosztuje czy nie? No dobra, głupie pytanie, żaden inform nic nie kosztuje. Cotygodniowy przegląd ikon, no załóżmy, że otworzyłbym tą paczkę z informami i wypadło 30 tysięcy, to bym miał 820, no gdzieś bym, kolejne 10 bym, czy tam 20 z klubu wytrzasnął, także zobaczmy, ikona, jakie ikonki tym razem mamy. Pewnie troszeczkę spadną niektóre, szczególnie midy. No bo jest ta paczka teraz, nie? I no, wcześniej nie było takiej możliwości, żeby spadły, teraz wydaje mi się, że troszeczkę polecą. Nie mówię, że jakoś bardzo, myślę, że jakieś od 50 tysięcy, może w porywach do 100 jakaś ikona, ale troszeczkę spadną ceny. Można takiego Hulita kupić, to już jest dużo, nie? Kurde, takiego Hulita mieć w zespole, nieźle, nieźle, naprawdę to by było grube. Może tak 770 tysięcy, to już nawet teraz mnie stać, kurczę pieczone, może się na takiego Hulita zdecydujemy, zobaczymy jeszcze. Najpierw chyba paczka z ikoną, nie, a później takie decyzje. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka, niestety ekrany icon swapów się nie pojawiły, być może się pojawią, wiecie jak to jest z EA. Dzięki wam wielkie za oglądanie tego odcinka, widzimy się już jutro, no mam nadzieję, że w paczce z ikoną, wbijajcie łapeczki i co, do jutra, siema!